Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sierszeń, a to kolejny odcinek z S na moim kanale. Słuchajcie, w dzisiejszym materiale chciałbym troszeczkę połapać Skyshardów, tak więc wybierzemy się, już mam taki lekki plan, najpierw tutaj do miasta, potem zrobimy sobie tego delwa i na sam koniec udamy się tutaj, obok tego tutaj Darkshade Caverns 1, wejście do dungeonu. I tutaj właśnie się udamy na samym końcu podróży. Słuchajcie, na wstępie chciałem powiedzieć, że dawno nie grałem. Było to spowodowane wieloma czynnikami, które w sumie troszeczkę nie zależało ode mnie. Znaczy, powiedzmy pokrótce. Tak naprawdę. Pierwsze to było to, że słuchajcie, chciałem sobie pewnego dnia zagrać właśnie w ESO w nocy, to była tam, nie wiem, 12, pierwsza, coś takiego, ale niestety ku mojemu zdziwieniu była przerwa techniczna, co się raczej nie zdarza, ponieważ przeważnie, jak pamiętam, podczas grania wcześniej powiedzmy, to te przerwy techniczne były tylko i wyłącznie rano, wtedy kiedy chciałem na przykład nagrywać, więc jakie było moje zdziwienie, kiedy dowiedziałem się, iż nie mogę sobie zagrać w grę, bo jest przerwa techniczna. No ale dobra, powiedzmy temat zostawiłem. Następnego dnia wchodzę, chcę sobie powiedzmy zaktualizować tego całego ten cały update, no ale okazuje się, że niestety, ale aktualizacja ma 2 giga. A musicie wiedzieć, że w moim przypadku 2 giga to jest około 2-3 godzin korzystania z internetu, tak więc mówię, to sobie odpuszczę, po prostu zostawię kompa na noc i niech się ściąga. No ale niestety było tak, że dobra, to jutro, to jutro, to jutro, no i w końcu zapomniałem. Kiedy powiedzmy zaktualizowałem już grę, nagrałem dla was odcinek, no to okazało się, że niestety powiedzmy ten odcinek był troszeczkę nagrany, no na ten moment jest nagrany za późno, znaczy za wcześnie, jakby to powiedzieć, no po prostu nagrałem go wcześniej i nie chcę, żeby takie filmy się po prostu pojawiały czasami, żeby wiecie, na przykład tydzień przerwy czy coś takiego, bo przez ten tydzień festa można zrobić naprawdę dużo, co prawda nie zrobiłem zbyt dużo, bo tutaj dochodzimy do kolejnych powiedzmy rzeczy, ale no cóż, tak więc postanowiłem, że ten film nagram dla was jeszcze raz, może z większymi, nie wiem, informacjami, z większą mapą, coś w tym stylu. Dobra, mamy już połowę drogi, jak widzę, do miasta, no można powiedzieć, że połowę, coś w tym stylu. W każdym razie, później było tak, że a to mi, słuchajcie, prąd wywaliło na cały poranek, a to później miałem taką burzę na Cyprze, że po prostu mój dostawca kompletnie umarł. To znaczy, po prostu wiecie, co nie było internet. Znaczy, niby był internet, znaczy ja byłem tak jakby połączony z internetem, ale problem wyglądał jakby u nich, że ja się nie mogłem do nich połączyć, żeby się połączyć z internetem. Coś w tym stylu, troszeczkę dziwna sprawa, ale no mówię, była taka wielka burza, że po prostu nawet nie można było się do nich dodzwonić, bo wszyscy dzwonili, więc po prostu umarli mi dostawcy internetu. No oczywiście, jak miałem już iść do roboty, czyli na około godziny 15, to wtedy włączyli je, no ale tutaj dochodzimy do właśnie drugiego tematu, czyli mojej pracy. Dostałem telefon w poniedziałek przed walentynkami, czy przyjdę pomóc, bo jest tylko jedna dziewczyna, tam kelnerka, więc powiedziałem, że spoko, nie ma problemu. No wiadomo, następnego dnia zdychałem, bo nie miałem siły i tak dalej, wiecie, pierwszy dzień w pracy od chyba 4 czy 5 miesięcy, tak więc tak. No ale się okazało, że miałem rozpocząć 1 marca, no ale z tego co widzę, to raczej tego 1 marca to już będę dawno pracował, ponieważ od paru dni pracuję normalnie. Co prawda niespecjalnie się tym cieszę. Znaczy z jednej strony jest fajnie, bo mogę zarobić pieniądze, bo w tym roku sobie postanowiłem na powiedzmy zakup wielu rzeczy, które będą mnie trochę kosztować, więc z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony wiecie, nie jestem jeszcze przygotowany na to i w sumie tak troszeczkę, jak to się mówi, od buta mnie złapało ta cała praca, więc no nie jestem z tego powodu jakoś specjalnie zadowolony, bo tak jak mówię, miało być wszystko spoko od marca i tak dalej, ewentualnie okazjonalnie przychodzić pomagać, no ale widzę, że tutaj okazjonalnie zamieni się chyba już normalną pracę. Tak więc jeszcze jestem troszeczkę powiedzmy zdziwiony tą całą sytuacją, dlatego filmy mogą się troszeczkę pojawiać powiedzmy rzadziej, to znaczy ja się postaram skupić jakoś i zrobić to co mogę, ale na przykład po wczorajszej robocie mieliśmy na 2 osoby 40 osób prawie, no to nie jest jak na nas dużo, bo tak to przeważnie powiedzmy w godzinach szczytu, w miesiącach szczytu mieliśmy 80 przez wieczór, ale jednak na 2 osoby, w tym ja powiedzmy byłem na sali, jak koleżanka zajmowała się pół na kuchni, bo tam dawała jedzenie powiedzmy, nakładała i pół na kasie fiskalnej, chyba tak to się nazywa, no to jednak było ciężko powiedzmy w te 1,5 osoby 40 osób ogarnąć, no ale jakoś daliśmy radę, ale mówię, skoro to jest powiedzmy połowa lutego, no to co będzie cholera jasna w sierpniu, czy tam coś takiego, jak to było wtedy, w tamtym roku, no ale zobaczymy. Mówię, ledwo wstałem dzisiejszego dnia, muszę się przyznać, ale mówię, nie no, muszę nagrać ten filmik, bo po prostu będę na siebie zły.
Więc postanowiłem, że po prostu wstanę. Mam nadzieję, że to nie będzie miało jakiegoś tam super dużego efektu na mój komentarz czy coś, bo jednak no, zmęczenie, niewyspanie, co prawda spałem 11 godzin, no ale wiecie jak to jest. Dobra, pierwszy punkt programu mamy już załatwiony, pierwszy SkyShard i ciekawi mnie, aha, czyli mamy jeszcze dwa, czy jeszcze jeden w sumie, ale to i tak zgarniemy sobie tutaj chyba i też będą raczej wszystkie na tej mapie, tak mi się wydaje. No tak, tutaj ten delf, tutaj, aha, jeszcze jest tutaj jeden delwik, którego, i tutaj jeszcze jeden delf, dobra, to sobie w takim razie... To prawdopodobnie zrobię już solo, żeby was nie zanudzać tym, bo też nie chcę, aby było to tak jak to było w poprzednim tam paru materiałach, w poprzednim powiedzmy sezonie, czy na poprzedniej postaci może tak, że wiecie, że przez tam chyba 3-4 odcinki pod rząd były delwy, nie? I łapanie SkyShardu. Wiem, że to może nie być specjalnie ciekawe, dlatego po prostu nie będę tak robił, będę się starał jakieś levelowanie, coś takiego, ale tak jak mówię, póki co jest to dla mnie troszeczkę, no, czasochłonne. I mam problemy z czasem, bo tak jak mówię, no po prostu, no tak to wygląda, że ta praca, że to zmęczenie cholerne i mówię, też nie chcę, abym, pamiętam kiedyś taki filmik nagrałem, ale to jeszcze jak chodziłem tutaj do szkoły, to było na samym początku prawie, że wiecie, że, a tu jeszcze jest jeden SkyShard, czyli mamy jeszcze trzy tak naprawdę. No dobra, ale żeby się troszeczkę też pobić, bo też nie chcę, żeby ten odcinek żebyśmy spędzili go na tylko łażeniu. Właśnie też pamiętam, że nagrałem taki, byłem zmęczony po szkole i pamiętam taki zamulony, nagrałem ten odcinek i pamiętam teraz, jak go sobie ostatnio... Wow, co jest? Halo FPS-y. O, dobra, już się naprawiło, bo coś tak mnie strzeliło w pysk, jakieś 17 FPS-ów, w ogóle nie wiem skąd. To pamiętam, taka była straszna zamuła i teraz jak ostatnio ten filmik oglądałem, to mówię, Jezu, jak ja to mogłem w ogóle wstawić na internet. I co chwila było gubienie wątków, co mi się i tak zdarza, ale w tamtym przypadku to, żeby było po prostu apogeum. Więc ten filmik nadal jest chyba na kanale, ale co tam. Chyba tych sobie, wiecie co, nie będę tutaj... Może już zaczepiał, bo szkoda czasu po prostu. Ogólnie tak jak wam mówiłem w poprzednim materiale, w tym jak robiłem dungeona, to ustawiłem sobie miecz i tarczę na dwóch slotach, na dwóch ability barach, active barach, jakoś tak to się nazywa. Po prostu postanowiłem, że zrobię to w ten sposób z racji tego, że po prostu kiedy miałem miecz dwuręczny, to nie używałem go zbyt często. A tutaj po prostu jeden buff, jeden pasek jest do buffowania mnie, tam mam chyba 4 buffy. A drugi jest do, powiedzmy, zaklęci umiejętności bardziej ofensywnych, coś w tym stylu, więc tak to wygląda. Dobra, wchodzimy sobie do Delva, Triple Cycle Mine, czyli jakaś kopalnia. Okej. I zobaczymy, jakich przeciwników będziemy mieć tutaj. Ciekawe, czy to będą ludzie, czy to jakieś, nie wiem, potworki, czy coś w tym stylu. Zaraz się przekonamy, jaki jest w ogóle układ. Aha, dość prosty, okej, okay. Czasami są te układy, wiecie, dość skomplikowane. No, tutaj mamy jakiegoś gracza, który właśnie wraca z, pewnie z potyczki i tak dalej, widzę, że tutaj są już jakieś potworki, chyba niezbyt przyjemne, tutaj jakaś książka, okej, okay. Są te takie śmieszne, dobra, więc pokażę wam mój zestaw buffowania. Ja tam o tych umiejętnościach mówiłem, tutaj to w sumie tylko doszło to co mam pod dwójką, którego skilla nie pamiętam niestety. Jest to Defensive Posture. No i pod jedynką mam przyciągnięcie, tak więc może wam pokażę przy okazji, żeby ten pierwszy temat wam pokazać. I oczywiście on stunuje i tak dalej, więc tak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o moje umiejętności na drugim pasku, to w sumie oprócz dwójki, która spowalnia tak naprawdę przeciwników i szarży, to nie ma nic innego. Może się, wiecie co, nie będę buffował tutaj przy każdej walce, bo to troszeczkę nam czasu może... Brawo, brawo ja. To nam troszeczkę czasu może zająć po prostu. Więc no... Będę się starał jakoś tutaj to przechodzić dość sprawnie, bo nie mam niestety timera, bo niestety, ale w moim Shadowplayu nie ma takich tutaj chyba jeszcze rzeczy. No ale powiedzmy, że będę sobie tutaj jakoś radził. Myślę, że to nie będzie trwało zbyt długo jak na
Dwa delwy, znaczy jednego delwa i dwa te. No, dwa tematy. Może po prostu na kolejnym materiale postaram się już bardziej, powiedzmy, jakoś tam pograć, czy coś w tym stylu, żeby na przykład jakieś zadanie wam pokazać, czy coś pokwestować, bo to też miało być, ale niestety, tak jak mówię, ten odcinek jest taki nagrywany troszeczkę, może niespontanicznie, ale... No nie wiem, jak to nazwać, ale z drugiej strony po prostu chcę troszeczkę się bardziej w grę wdrożyć, a mówię, no przez ostatnie dni troszeczkę potrzebowałem czasu, żeby się z tematem oswoić. Tak więc dlatego, o, widzę, że tutaj ktoś też walczy, to pomożemy oczywiście jako dobry tank, tutaj zgarnie magro na siebie. Widzicie, tak się tutaj powinno to robić. Pomagać. Chociaż podejrzewam, że no jeszcze mi zabrała, kurde, blacha tą. Dobra. Bontów, czyli powiedzmy kościany ząb. Widzę, że kościany ząb się na mnie troszeczkę tutaj zlokował, no ale dobra, rzucamy sobie to i jedziemy z koksem od razu. No jak widzicie, to jest dość prosta, to znaczy prosta walka. No troszeczkę ta stamina najbardziej mnie boli, bo nie umiem jej jeszcze, tak powiedzmy, dobrze tutaj rozdysponowywać. No ale powiedzmy, że pokonaliśmy go bez większego trudu tak naprawdę. Zgarniam Skysharda właśnie. Tutaj jakieś zadanko widzę, że można pewnie jeszcze gdzieś oddać. Tak jak mówię, jeśli chodzi o tą postać, to muszę przyznać, że niestety, ale cholera, za mało questuję tak naprawdę. Za mało questuję, bardziej się skupiam, powiedzmy, na robieniu tych delwów, na dungeonach, czy po prostu na Dark Anchorach niż levelowaniu. A szkoda, bo mówię, pierwszą postać, jaką robiłem sobie, to właśnie więcej czasu spędzałem na tym. Chciałem się po prostu pobawić tą grą, wiecie, poznać fabułę i tak dalej. Ale no tutaj jakoś to widzę po prostu inaczej. Też może brak czasu i może też lenistwo troszeczkę, bo też trochę mniej wchodzę na ESO ostatnio. Niestety, widzę, że staminka znowu nas na małym poziomie, no ale dobra. I widzę, że też ping jest niezły. No niestety widzę, że mój internecik ostatnio naprawdę daje dupy. Nie to, że mnie wywala co, powiedzmy, w ciągu 20 minut 5 razy czy coś takiego, czy 4 razy w sumie na 5 minut. To jeszcze, mówię, działanie jego jest po prostu tragiczne ostatnio. I też właśnie słyszałem, że po tym wczorajszym, powiedzmy, incydencie z wywaleniem kompletnym, bardzo dużo osób odeszło do innej firmy. To jest akurat polska firma, w jakiej ja teraz jestem. Co prawda nie zamierzam przechodzić, bo słyszałem o tamtej firmie, że też jest gówniana i ludzie stamtąd przychodzą do tej firmy, w której ja teraz jestem. Więc no tak naprawdę podejrzewam, że większej jakości nie można uzyskać na Cyprze. Chociaż powiem szczerze, że mój internet jest dobry, gdyby po prostu nie jakość, znaczy nie jakość, tylko stabilność, która po prostu chyba nie istnieje, bo wystarczy, że troszeczkę popada i już są problemy, nie? Więc gdyby nie to, to tak naprawdę dałoby się na spokojnie grać, czy to w CESa, czy to w coś, bo mówię, ping, który miałbym, tak powiedzmy, stale na setce, czyli na takiej, no, dobrym pingu tak naprawdę, bo u mnie setka to jest akurat dobry ping, to tak naprawdę byłoby okej, bym mógł grać we wszystko, przepraszam, troszeczkę mi zasło w gardle. Ale niestety po prostu skoki są, rozstrzał mojego pingu jest tak niedorzeczny, że jest to po prostu niedorzeczna sprawa. Jeszcze raz się tutaj powtórzę. Dobra, słuchajcie, może byśmy sobie skoczyli w takim razie jeszcze tutaj, ja się tutaj mogę przeteleportować. Weźmiemy to, weźmiemy może to. Może najpierw to, może tak, najpierw to i udamy się na jeszcze, aha, tutaj mam jeszcze jednego delwa niestety. Ewentualnie wytnę może samą drogę, czy coś w tym stylu. Chociaż zobaczyłem, tak to by miał dwa punkty już do rozdania, bo mam w tym momencie już jeden. Chyba. Nie, teraz będzie pierwszy znowu, tak, bo teraz dostałem punkt umiejętności, a w ogóle wam nie powiedziałem, bo był właśnie ten update, który w sumie ostatnio tak naprawdę odkryłem, bo nie patrzyłem na te wszystkie change logi i tak dalej, i tak dalej. Mamy teraz takie coś, że nam pokazuje, jak widzicie, co dostaniemy na kolejnym levelu, co jest bardzo fajne, i na kolejnym milestone, czyli na powiedzmy tam 10, 20, 30 levelu, dostaniemy sobie na przykład Flame AA Tronach Crate, będzie to darmowa skrzynka dla mnie, czyli będę może w stanie, słuchajcie, uzbierać te fajne dżemy, które pozwolą mi na wymianę na ten zajebisty kostium, o którym po prostu już marzę. Ale tak sobie pomyślałem, że w sumie gdybym się zdecydował na subskrypcję, to tak naprawdę nie byłoby problemu, żeby te korony uzbierać, bo dostajemy 1500 koron miesięcznie, w sumie co kupienie nowej subskrypcji, więc to by się dało po prostu zrobić, bym sobie kupował te crate'y, nie wiem tam po ile one stoją tak naprawdę. Może teraz sprawdzę.
Crown Crates. No, 1500 mamy. Aha, 4. Ale to są chyba te same nawet, więc mam nadzieję, że jeśli one będą otwierane tutaj, to będzie szansa na dostanie. Nawet można byłoby zrobić jakąś nową postać na siłę, dobić jej 30 poziom. Tylko że teraz czas po prostu. Czas jest moim po prostu, no, nie sprzyja mi, może nie powiem, że jest moim wrogiem. Ale tak jak powiedziałem, zamyślę powiedzmy tego nowego roku po zrobieniu takich powiedzmy, no może nie to, że jak to się nazywa, planów na ten rok czy coś w tym stylu, ale postanowiłem sobie, że chcę, aby ten, może to będzie brzmiało sztampowo, chociaż w sumie też nie chcę, żeby to tak brzmiało, że wiecie, że ten rok będzie moim rokiem, ale po prostu chcę, abym sobie po prostu, nie wiem, z pieniędzy zbieranych i tak dalej, po prostu pokupował sobie to, co chcę, tak, czyli mówię, części do komputera, może jeszcze, może w kolejnym miesiącu będę już miał mikrofon nowy, chcę sobie właśnie kupić nowy mikrofon, taki, wiecie, pojemnościowy / studyjny. Dodatkowo, powiedzmy, troszeczkę zmodernizować moje stanowisko komputerowe, kupić nowe biurko. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, zmodernizować komputer, który też będzie pewnie troszeczkę kosztował. No, parę rzeczy jest do kupienia, które chcę zrobić po prostu. Teraz teleportujemy się do dungeonu, czy coś w tym stylu. Mam tylko nadzieję, że się nie przeteleportowałem do dungeonu, tylko przy wejściu do dungeonu. Bo jeśli... Aha, no to... Mogę wyjść? Dziękuję. Okej, okay. Nie spodziewałem się, że mogę od razu do dungeonu się przeteleportować. Byłem przekonany, że mogę się przeteleportować obok, w sensie przy samym wejściu, ale widzę, że jednak tam było w sumie, tam było pokazane, że jest normalny albo weterański. Tak więc, jak to się mówi, my bad, dobra. Aha, jestem gdzieś tutaj, no spoko, to dobry teleport w takim razie. No to nie spodziewałem się takiego, powiedzmy, tutaj rozwoju wydarzeń tak naprawdę. Mogłem się już w sumie tutaj teleportować i, no dobra, pół tysiąca złota to trochę boli. Znaczy może nie boli tak w sumie, ale wiecie co, nie chcę wydawać tej kasy na marne tak naprawdę. Gdzie, o, mamy skrzyneczkę. Dobra, to tę skrzyneczkę sobie wezmę i się przeteleportuję. Dobra, mamy tam jakiś stafik i tak jak mówię, przeteleportujemy się tutaj, będzie to, chyba że mogę tutaj, nie, widzę, że jest to samo, dobra, niech będzie, pół tysiąca, jak się bawić, to się bawić. Okej, jesteśmy już na miejscu docelowym, mam nadzieję, że tym razem nie spieprzę roboty, ale szczerze mówiąc, nie podejrzewałem, że to w ten sposób właśnie będzie wyglądać, że mnie wypieprzy gdzieś na inny koniec, no może nie na inny koniec, ale troszeczkę dalej, przy tym tracąc troszeczkę czasu. Dobra, korci mnie cholernie, żeby te rzeczy zbierać, ale niestety już chcę, powiedzmy, pchnąć to do przodu, dalej. I może jeszcze jednego Sky Sharda zgarnąć w tym materiale. O nie, dobra, tutaj jak są trzy rzeczy pod rząd, to po prostu grzechem byłoby tego nie zgarniać. Umówmy się. To byłoby po prostu grzechem. Dobra. Tutaj mam troszeczkę tych materiałów. Muszę sobie porobić nowe meble, bo mam również troszeczkę. No, w sumie sporo tych różnych, różnorakiej maści rzeczy. No, w ogóle muszę wam pokazać w kolejnym odcinku, bo tak jak mówię, ten troszeczkę jest nagrywany tak od buta. Muszę wam w następnym odcinku pokazać troszeczkę mój zmodernizowany domek, bo tam sobie dodałem troszeczkę nowych rzeczy. Dobra, kolejny Sky Shard. Tutaj sobie, znaczy kolejny Delf może inaczej. Widzę, że tutaj też nie będzie kosztować holendarnej ilości pieniędzy. Nie wiem dlaczego, może to jest po prostu taki cooldown za, wiecie, za przeteleportowanie się gdzieś i tam z każdą sekundą spada, bo to spada. Ale dobra, tak to wygląda. Ewentualnie postaram się może nie gadać jakiś głupot w międzyczasie, tylko po prostu zrobię tutaj jakieś cięcie i wrócę do was po prostu, kiedy będę już przy Delwie, bo tak jak powiedziałem, chcę się przynajmniej tego trzymać, żeby te odcinki nie trwały zbyt długo, maksymalnie 25 minut, chociaż wątpię, żeby ten materiał tyle akurat miał. Widzę, że tutaj walczą z bossem jakimś. Wow, schodzimy z konika, schodzimy z konika. Kurwa, Maciuś, już dostałem w pysk. Ale dobra, może mi się jakoś uda tutaj przeżyć. Ja go wezmę, zacznę tankować. O Jezus Maria. Mam nadzieję, że mam jakiegoś healera, bo to będzie masakryczne później.
Dobra, ktoś tam chyba healuje, tak mi się wydaje. Rzucę ulti. Może niech ktoś tam inny tankuje, bo ma, podejrzewam, że lepszy sprzęt ode mnie. Nie wiem, co ten przeciwnik tutaj robi. Jakieś chore jazdy po prostu. Dobra. Sobie zarzucę buffy jeszcze tutaj. Jakieś, ała. Ała. Dobra, coś tam healer healuje, ale widzę, że obrażenia jakie tutaj są, są konkretne. I po prostu jestem rzucany jak ścierka, ale dobra, udało się. Coś tam się udało. Okej. Mam zaliczone przynajmniej na mapie odhaczone. Odhaczony temat. Dobra, tak więc widzimy się chyba po cięciu na kolejnym, przy kolejnym delwie, który już jest tutaj niedaleko nawet. Okej, dochodzimy już do tematu, powiedzmy, że tak się wyrażę. Troszeczkę dwuznacznie, ale jebać. Ten sztylecik mogę? Mogę, co prawda nie jest to nic specjalnego. Ale okej, Knife, Ear, Grotto. Wchodzimy do tego tematu. Widzę, że tutaj będziemy mieć jakichś mrocznych zawodników na sam koniec tego odcinka. Okej. Myślę, że nie będą strasznie, nie będą w stanie mi nic zrobić. Takie mam wrażenie. Nawet jakieś zadanko jest tutaj po drodze. Dobra, czy coś mamy tutaj? No jest komnata z bossem, dobra. Ale widzę, że tutaj są pokonani przeciwnicy, więc w sumie dla mnie jest to nawet lepiej, bo nie będę tracił aż tyle czasu na walkę z nimi. Jeszcze na sam koniec. Tak więc sobie po prostu może, no nie to, że przebiegniemy przez całe, ale sobie... No widzę, że to jakiś magów mają? Co tu chodzi? Polecam, już to pewnie mówiłem wielokrotnie, polecam właśnie czytać, bo... Ja tutaj może trochę pomogę pani, ale widzę, że pani się sobie nie potrzebuje, ma takiego dipsa, że ja pierdolę po prostu. Widzę, że Sorcerer, Dual Wielder, okej. Nieźle. Nie wiem, chociaż zatrzymał, może coś pomogę, nie wiem, jakiś chociaż ułamek expa, cokolwiek. Dobra, tutaj mamy bossa, widzę. No, podejrzewam, że tutaj pani ma sporo CP już, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj na mnie się skup. No, zobaczcie, jak ona tłucze, po prostu masakracja. To jest jakaś po prostu parodia. No dobra, zbieramy ten artefakt i wychodzimy dalej. Może kiedyś też się przerzucę na bardziej mana, znaczy stamina, przepraszam, tego. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Co prawda tutaj też aż takich słabych obrażeń nie tnę tak naprawdę, jak tak widzę, ale z drugiej strony, no w porównaniu do tamtej klientki, to jest po prostu masakra jakaś. No ale okej. Ostatni Sky Shard, dobra, już powiedzmy, chciałbym cię zabić, dziękuję. I ostatni Sky Shardzik, a mówię, polecam czytać te bookshelfy, bo naprawdę się opłaca czytać, bo dostałem, jak widzieliście, w gotowaniu dostałem zwiększone na trzeci poziom, nie? Tak więc okej. Dobra, słuchajcie, tak więc myślę, że to będzie na tyle w tym materiale. Udało nam się dostać, powiedzmy, 2 punkty umiejętności, 6 Sky Shardów, więc... Dla mnie spoko wypad. No i mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Tak jak powiedziałem, ten materiał troszeczkę jest taki od buta robiony, ale postaram się, żeby kolejne już były bardziej, powiedzmy, pieczołowicie wykonane i żebym miał już jakiś, powiedzmy, konkretniejszy plan. No i przede wszystkim chcę wam pokazać po pierwsze chałupkę, a po drugie jakieś zadanka, żebyśmy sobie po prostu na chilku to porobili. Tak więc ja jestem Szerszeń, pozdrawiam was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Życzę wam miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, na razie, hej!